Hej kochani, dzisiaj otworzymy sobie kalendarz adwentowy Flaconi. Ja go kupiłam za 120 zł na OLX-ie, ale jest on również dostępny na stronie Flaconi. Akurat jest tam promocja, kosztuje 168 zł i 58 groszy. Więc jeśli jesteście zainteresowani, zostawiam Wam link w opisie. A teraz przejdźmy do otwierania. Dobra kochani, już jestem z Wami. Otwieramy Flaconi. Jest godzina 2 w nocy. O 7 zaczną mi wiercić, ale muszę nagrać te filmy, ponieważ Jacek przyjeżdża na weekend, a weekend znaczy odpoczynek, więc nie będzie składał filmów, więc musi je złożyć w tygodniu. Więc otwierajmy, szukajmy w naszych szufladkach okienka numer 1. Tutaj mamy takie oto numery, ale nie mamy tutaj jedynki. Oj, ruszyłam kamerę. Jest za to na dole. Mamy jedynkę na dole, dwójki chyba nie mamy. Nie, też dwójkę mamy. Dobra, to już zostawię wysunięte te okienko. Wyciągam jedynkę i powiem Wam, że dosyć duża i ciężka ta nasza jedynka. Otwórzmy, sprawdźmy, co my tu mamy. Mamy tutaj coś do masażu chyba. Czy to jest mydełko? Tak, jest to mydełko z takimi kuleczkami i ono pięknie pachnie miętowo. Super. Naprawdę. Na pewno później sobie przetłumaczę. Albo po prostu Jacek Wam tutaj napisze, co to dokładnie jest. Ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo ładnie pachnie i przypuszczam, że to jest mydło. Oczywiście wszystko jest po niemiecku napisane. Chociaż myślałam, że będzie jakieś ułatwionko dla mnie, no ale nie. Będę odkładała pudełka numerkami do dołu. I mam nadzieję, że to było 1, a nie 7. Jak myślicie? Chyba 1. To jak otworzyłam 7, to się normalnie... Dobra, dwójkę mamy też dużą. Jest w tym samym pięterku. I też jest ciężka. Więc otwórzmy i sprawdźmy, co my tutaj mamy. Naturbox. Jest to olejek arganowy. I przypuszczam, że jest on do włosów. Widzę, że tutaj Schwarzkopf. I ma on, słuchajcie, 70 ml, więc jest całkiem spory. Okej. Szukamy trójeczki. Na tym pięterku już jej nie ma. Ale mamy ją tutaj. Więc wyciągam sobie to pięterko. I jest takie płaskie, podłużne. Bardzo ładne te kartoniki. Na pewno zostawię, może komuś się przyda. Ja akurat szafeczkę z zeszłego roku z Flaconi mam i przechowuję sobie tam rzeczy, ale no już kolejna nie jest mi potrzebna, bo to już graciarnia. Już otwieram. I mamy tutaj, słuchajcie moi drodzy, mamy tutaj szczoteczkę do zębów. No super, bo akurat Jackowi wyrzuciłam szczoteczkę, ponieważ on ma elektryczną i nigdy jej nie przywozi tutaj do domu. Jezu, zobaczcie jak ona śliczna. To jest bambusowa szczoteczka. Super, fajnie. Ja jestem zadowolona. Jacek, masz nową szczoteczkę. Spoko, szczoteczka w trójce. Czwóreczki, moi drodzy, tutaj już na tym pięterku nie widzę. A nie, jest. To jest czwóreczka. Myślałam, że nie ma. O, znowu jakieś takie ciężkie. No zobaczcie, jakie prześliczne. I mamy tutaj. Hehe. Dostaliśmy pastę do szczoteczki. Super, przyda się na pewno. I wcale powiem Wam, że to jest taka oldschoolowa pasta. Mocno miętowa, czyli takie klubie. Fajnie, 25 ml. Na pewno się przyda. Albo ją wykorzystamy tutaj w domu, albo po prostu zabierzemy na wyjazd, bo szykuje nam się koncert. Ale tego jeszcze Wam nie będę zdradzać. Dowiecie się w swoim czasie. Fajnie. Piąteczkę musimy poszukać. Tutaj już jej nie mamy. Tutaj mamy siódemeczkę, żeby pamiętać, że w pierwszym tym jest siódemka. Nie będzie. Tu jest szósteczka. 6 i 7 wiemy, gdzie jest. Oj, i rozwaliłam już trochę. I tutaj mamy piąteczkę, dosyć lekkie, ale śliczne pudełko.
Oho, tu mamy jakąś saszetkę. Jest to maseczka do twarzy, przypuszczam. Jest ona wegańska, marki No Makeup. Super, na pewno wykorzystamy. Chociaż ja nie przepadam za takimi maseczkami w kremie. Ale jeśli nie znam marki, to chętnie przetestuję i sprawdzę, bo może w końcu jakaś mi się sprawdzi. To była piątka. Nie wiem, czy to ma sens chować te okienka i wyciągać co chwilę, więc tutaj wiem, że była szóstka. Chyba zmienimy aranżację i wyciągniemy te wszystkie okienka. Poczekajcie chwilę. Dobra, wydaje mi się, moi drodzy, że ten sposób będzie lepszy. Nie będę co chwilę wyciągać, przesuwać, bo to będzie trwało i trwało. Więc byliśmy przy piątce, teraz otwieramy szóstkę. Szóstkę mamy tutaj. O, jaka ciężka. Bardzo ciężka. Co my tu mamy? I mamy tutaj, słuchajcie, Weledę. Super, dawno, w ogóle nie widziałam kalendarza z Weledy w tym roku i znam ten zapach, ponieważ miałam olejek w tym zapachu w zeszłym roku. Tutaj też jest olejek, ale to jest olejek do twarzy, a ja miałam olejek do ciała i miałam również krem do rąk o tym zapachu. Teraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. Oczywiście, jeśli to nie jest olejek do twarzy, to Jacek nie tu praw. Ale wydaje mi się, że to jest olej do twarzy. Wygląda to w ten sposób. Powiem Wam, że przepięknie pachnie, ale martwi mnie tutaj to. To jest jakby takie, jakby miało wyjść ta pipeta. I powiem Wam, że to jest duża pojemność, bo to jest aż 30 ml. Oczywiście mamy do tego instrukcję tutaj używania. Więc fajnie, z tego produktu jestem zadowolona. Dobra, już kolejny raz zmieniałam tutaj ten, bo stronę kamery, bo chcę ostrość. Jeśli chodzi o Weledę, to bardzo super. I to była dopiero szóstka, a wydawało mi się, że tych produktów jest mało. I ja jeszcze w takiej przystępnej cenie dostałam ten kalendarz, bo po prostu pani twierdziła, że kupiła dwa i nie są jej dwa potrzebne, więc może jeden sprzedać. Jeszcze utargowałam cenę, jak zwykle. Więc fajnie. Siódemeczkę mamy tutaj. O, to jest taka średnio ciężka, Wam powiem. Średnio ciężka, średnio lekka. I mamy jakieś tabletki. Yumis, i to są chyba żelki, a nie tabletki. I to są żelki na włosy, skórę i paznokcie, więc ja chętnie przetestuję. Lubię takie produkty. Mamy tutaj cały skład witaminek. Już Wam przybliżam. Cały skład, jakie witaminki znajdują się. Jest tutaj 60 gram, czyli 30 takich żelek. Mam brudny paznokieć od tego otwierania. Fajnie, no na pewno sprawdzę to. Jestem ciekawa tego. Na pewno sobie poczytam więcej, jak to się bierze. Spoko, fajnie, mi się to podoba. To była siódemeczka, teraz ósemeczka. Ósemeczkę mamy tutaj. Nagrywam kilka kalendarzy pod rząd, więc już jestem cała obdrapana. I w ósemeczce mamy pomadeczkę kokosową. To się zawsze przyda, moi drodzy. Nawilżenie naszych ust jest równie ważne. Bardzo fajnie. Ja lubię pomadki, a zwłaszcza kokosowe. Mam, słuchajcie, z Sephory taką pomadeczkę. Super. Dziewiąteczki szukamy. Dziewiąteczkę już widzę. Widzicie, jak jest teraz wygodnie. Nie muszę wyciągać żadnych tych, jeździć tu w ogóle, nie wiadomo, kamera mi spada, wszystko. Tylko, że tutaj właśnie pod tym kątem nie wiem, dlaczego ten zoom wtedy świruje. I w dziewiąteczce, moi drodzy, mamy gloss finish do stylizacji na pewno. Jest to do stylizacji włosów. Zaraz się jeszcze upewnię. Dobra, moi drodzy, ja już wiem, co to jest. Jest to taki spray ochronny i chroni do 220 stopni Celsjusza. Myślę, że chroni podczas prostowania i suszenia naszych włosów, więc fajnie. Chociaż nie przepadam za marką Schwarzkopf, chciałabym powiedzieć. Ale okej, na pewno komuś się przyda. To była szóstka. Nie, to była dziewiątka, szóstka. Ja się cofam, nie idę do przodu już dzisiaj. Dziewiątka, dziesiątka. Dziesiątkę mamy tu, jak się nie mylę. Moja znajomość niemieckiego, to wiecie. Nigdy nie wiadomo. I tu mamy jakieś pudełeczko. I mamy Beauty Blender, moi drodzy.
W zeszłym roku tak było zapakowane też coś. Wydaje się mięciutki i wydaje mi się, że będzie mięciutki bardzo po zmoczeniu, a wydaje się, że jest dobrej jakości. 10, 11, moi drodzy. 11 mamy tutaj. Już ją otwieramy. A w 11 mamy korektor. Jest to korektor od Manhattan. U nas już, powiem Wam, że nie widziałam tej marki bardzo długo. I mamy tutaj kolor 100. Więc spoko, korektor zawsze się przyda. 11 to była, teraz 12. I jesteśmy w połowie, a już dosyć dużo tych kosmetyków mamy. 12. A w 12 mamy Essie. I to bardzo ładny lakier, spójrzcie. Widzicie, jak do słoneczka? Ja sobie nawet zostawię go, taki jest. Może maznę tu pazura. A co? Nigdy nie maziam, to może se maznę takim ładnym. Nazywa się Make a Splash. Rzadko mi się jaki paznokci lakier podoba, więc 13. A w 13 mamy Top Coat. Trochę dziwnie, że 12, 13 po kolei lakiery. Ale spoko, Top Coat też się przyda. Jak nie mi, to na pewno komuś innemu. 13, 14. Jak my mamy tutaj, gdzie my mamy 14? Tutaj mamy 14. Czy będzie ciężka? No tak powiem Wam. No i oczywiście nie zoomowałam, jak wyjąłam 14, ale okej, tu mamy 14 i jeszcze jej z pudełka nie wyjąłam, tylko z szufladki. Średnio ciężka, bo mamy tutaj jakąś pomadkę Catrice, czerwoną, matową pewnie, czerwona pomadka. Ładnie wygląda. Sprawdźmy jej jakość. Powiem Wam, sztosik to wygląda. Ale powiem Wam, super pomadka. Fajnie wygląda. Demi Matte 0,60. Jakby ktoś był zainteresowany, możecie sobie sprawdzić, może gdzieś jest dostępna. 14, 15. Gdzie takie bez nagrywanie bez Jacka takich kalendarzy, to ja nie wiem, ja to ledwo radę daję. Tu jest 15, nie widać numerka. Nie ma kto mi zooma sprawdzać. 15, duża, tak średnio ciężka. I w 15, moi drodzy, jest maseczka nawilżająca od Knape. Ja lubię pielęgnację do kąpieli z tej marki. Maseczkę może miałam kiedyś z tej marki, ale nie jestem pewna. Więc fajnie, na pewno przetestuję. Chociaż ostatnio coraz mniej maseczek używam. Nie wiem, dlaczego jakoś tak teraz wyszło. I już dawno jesteśmy za połową kalendarza, nawet nie zauważyłam, tak mi się fajnie go otwiera, moi drodzy. Więc skoro jesteśmy już za połową kalendarza, to chciałabym Wam przypomnieć, żeby aby nie ominęły Was żadne filmy, to zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Dobijamy do 1000, jest nas coraz więcej, mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. Macie przycisk subskrypcji, który znajduje się na dole. Jeśli go klikniecie, zmieni się na szary. I teraz nie wiem, co otwierałam, 15 chyba. I teraz powinnam otwierać chyba 16. Dobrze mówię? To chyba jest 16. Ojej, jaka ciężka. Mamy tutaj szampon w kostce z Nivea. Ja Wam powiem, że ja nie lubię takich szamponów. Na pewno komuś oddam. Ja nie, kiedyś miałam jeden i ja nie umiem z takiego czegoś korzystać, więc na pewno powędruję do kogoś. Dla mnie to nie jest w ogóle ani praktyczne, ani przyjemne, ani szybkie i tylko tyle zabawy z tym, więc nie jest to dla mnie. 16, 17. Tutaj mamy 17 chyba. Największe pudełko z tego kalendarza. I mega ciężkie, moi drodzy, mega ciężkie. Aż się samo otwiera. Spójrzmy, co my tu mamy. I mamy tutaj... Na pewno jest to maska, odżywka do włosów, 2 w 1, gliskur i to jest bardzo duża pojemność. Gdzie tu jest pojemność? Jest to 300 ml, więc bardzo duża. Ja muszę ją powąchać, wiecie? Ja lubię tak sobie wąchnąć. No okej, ale tak jak mówiłam, ja tak nie przepadam za tą marką gliskur. Myślę, że znajdą się chętni na tą maskę.
Ale bardzo duże okienko, spoko. Nawet nie mam pojęcia, ile taka maska Gliskur może kosztować, ponieważ ja, jak wiecie, jestem only bio, forever, endeavor. Dobra, kochani, 18, zbliżamy się już powoli do końca. Tutaj mamy 18 i już odpadnie nam całe jedno pięterko. Leciutka, ale no po prostu przekozackie te opakowania. I mamy tutaj coś, co już mam z kalendarza adwentowego z Douglasa bodajże i są to plasterki, które mają nam prostować zmarszczki, nie wiem jak mam to powiedzieć. Z kolagenem bodajże one są. W każdym bądź razie to są takie trójkąciki, ja to już sobie nakładałam na czoło. I nie wiem, nie widzę efektów. Tutaj mamy akurat zielone. Może one są z czym innym po prostu, z innym specyfikiem. Może są nawilżające albo coś takiego. Jacek tutaj wam przetłumaczy. Ja mam takie... O, widzicie? 24 to jest to samo. Tylko, że tutaj teraz dostałam zielone. Jak widzicie. A ja mam tutaj... Zwykłe wyglądają... w ten sposób. A więc nie wiem, po co mi tyle tego. Pewnie też do kogoś powędrują. Moi sąsiedzi nie dają mi żyć od... to jest trzeci tydzień i oni wiercą cały czas. Normalnie ja dostaję tutaj szajby. Dobra, odpada nam jedno pięterko. I zostały nam dwa pięterka. Otwieraliśmy 18, teraz 19. Dosyć leciutkie. I mamy tutaj Polar. Tylko nie wiem, czy to się tak ucięło, czy to tak miało być. I jest to krem, wydaje mi się tak, że to jest krem rewitalizujący na noc. Jeśli się mylę, no to Jacek poproszę tutaj na dole napisanie, co to jest. Bo ja to tak, wiecie, pół po niemiecku mówię, nie do końca. Trochę mówię, trochę nie mówię. Więc tutaj było 19. I kolejne, ostatnie okienko z tego pięterka, 20. Oj, to jest bardzo leciutkie, naprawdę. I mamy tutaj esens rzęski kępki. Myślę, że fajnie, bo jak mi jakaś wypadnie, to sobie wezmę stąd i dokleję normalnie. Więc myślę, że spoczko, tylko wydaje mi się, że one są nawet krótsze niż moje na oczach. Ale okej, nie czepiam się. Jak mi coś odpadnie, to sobie wezmę stąd. I mamy kolejne pięterko ze sobą. Zostało nam ostatnie pięterko. 21. Ten film już chyba trwa, nie wiem, pół godziny. 21 mamy. Coś tu mamy, takie fancy. Pędzelek, ale ładnie zapakowany. Zobaczcie, jaki ładny pędzelek. Śliczny mamy pędzelek z flakoni. Ja uwielbiam pędzelki. Ja to jestem w ogóle pędzelkowa taka. Ładny pędzelek. Dosyć ciężki, muszę wam powiedzieć. Ale ja go schowam na razie do tego opakowanka. Gdybyście zobaczyli, ile mam pędzelków, to byście się przeżegnali. No bo zapytajcie Jacka, czy widzi monitor. Trzy ostatnie okienka, moi drodzy. Już dobiegamy do końca. 22. No, dosyć nawet takie ciężkie. I mamy tutaj paletkę, zobaczcie, moi drodzy, jaka fancy. Uj, już mi coś wypadło, papierek, spójrzcie. Mamy tutaj, moi drodzy, takie kolory. Mamy czysty taki brokacik, lusterko też jest. Mamy czysty brokacik ładny, mamy brąz, mamy tutaj, tu czysty brokacik, ja już nie wiem, co ja mówię. I tutaj mamy taki brązowy też, błyszczący. Myślę, że to, chciałam powiedzieć, że to jest mat, ale on delikatny, ma takie drobinki. Wy może tego, może jakoś zobaczycie, ale wątpię. O, teraz trochę widać. Ale no, ładna paletka. Myślę, że mogą być na nią zainteresowane osoby. Muszę sprawdzić tą markę, bo nie znam jej. Pierwszy raz widzę. Spoko. Jest to paletka... Sherry Brown Rose Gold Chocolate, więc jakbyście byli zainteresowani, to tutaj wam nazwę podaję. Coraz lepsze rzeczy, jak się do końca zbliżamy. Mam nadzieję, że
okienko numer 23 nas tutaj nie zasmuci i nie będzie gorsze. Więc 23, no lekkie, no już wykrakałam pewnie. Zobaczcie, takie okienko, takie. Zobaczcie, co tu jest. Jest pewnie eyeliner, tak. Eyeliner 24-godzinny. Zina, Ina, nie wiem, Zina. Nie wiem, jak to się czyta. Spójrzcie, tak wygląda. Myślę, że będzie bardzo spoko ten eyeliner. Że to jest dobra marka. I ostatnie okienko, numer 24. Dosyć ciężkie. I w 24 mamy jakiś produkt truskawkowy. Superfood Overnight Face Mask. Czyli już wszystko wiemy. Ej, zobaczcie, jak to ładnie wygląda tutaj, takie truskawy. Nie muszę to otworzyć. O, czyli to jest maseczka do twarzy. Super. Na pewno przetestuję. Jak wiecie, maseczki lubię. Zobaczymy, co to jest ciekawego. A teraz przejdźmy do podsumowania. Kochani, podsumowując ten kalendarz, wydaje mi się, że jest to bardzo dużo produktów. Jeśli chodzi o 120 zł, 160 może być trochę gorzej. Ale te 120, które zapłaciłam, to wydaje mi się, że bardzo spoko jest ten kalendarz. Bardzo mi się podoba. A rzeczami, które najbardziej mnie ciekawią, jest właśnie to mydło. Czy co to jest? Jacek tam wam przetłumaczył. I oczywiście te tabletki, na te żelki na włosy, skórę i paznokcie. Te dwie rzeczy mnie najbardziej ciekawią. Uważam ten kalendarz za udany. Bardzo fajnie się go otwierało. Bardzo fajne produkty. I to wszystko na tyle. Dziękuję wam bardzo. Oczywiście przypominam o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął was żaden film. Pamiętajcie, dobijamy do 1000. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam was na moje media społecznościowe, takie jak TikTok i Instagram. Tam dodaję też również dużo materiałów. Możecie sobie zerknąć. A na dzisiaj wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!